Oddział Mewe zbliżał się do Sinej Puszczy. Był to gęsty las, którego początki sięgały czasów koniunkcji sfer. Dopiero za króla Widemonta wykarczowano trakt przez środek Kniei, znacznie skracając czas podróży między Rosbergiem a Aldersbergiem. Nawet w czasach pokoju to nie była bezpieczna droga, powiedziała Rajla. A teraz nikt się tu nie zapuszcza. Na skraju puszczy rosła ogromna wierzba. Jej pień zasłaniały opadające gałęzie. Widok przywodził na myśl twarz ukrytą za rozpuszczonymi włosami. Mewe miała złe przeczucia. Nie podobał jej się słodkawy zapach bijący od drzewa, ani metaliczny brzęk owadzich skrzydeł. Posłała więc przodem zwiadowcę. Żołnierz odsunął gałęzie i zrobił krok do tyłu. Do drzewa byli przywiązani ludzie, pokryci żywicą sączącą się z ponacinanego pnia. Jej intensywny zapach zwabił insekty z całego lasu. Muchy, gzy, pszczoły, chrabąszcze kleiły się do skóry, właziły do nosów, uszu. Eldain wita nas w swoim lesie, szepnęła Rajla. Mewe podeszła do wierzby. Przywiązani do pnia ludzie wciąż żyli. Ci, których elfy złapały niedawno, rzucali się i wyli, błagając o ratunek. Ci, którzy wisieli na drzewie już od kilku dni, wodzili już tylko za królową nabiegłymi krwią oczami. Co tak stoicie? Krzyknęła Mewe do osłupiałych Lyryjczyków. Uwolnić ich! Natychmiast! Żołnierzom nie trzeba było dwa razy powtarzać. Wyciągnęli noże i rzucili się do przecinania sznurów. Ale kiedy tylko uwolnili pierwszego z nich, w pień wierzby wbiła się płonąca strzała. Pokryte żywicą drzewo natychmiast stanęło w ogniu, trawiąc żywcem jeńców i żołnierzy, którzy ruszyli im na pomoc. Chwilę później z puszczy wypadli elfi wojownicy. Ilseim Siar! Pułapka! Krzyknął Reinhard. Bronić królowej! Nie dajcie im się przegrupować! Dobijajcie rannych! Mewe stała na środku pobojowiska, dysząc ciężko. Powietrze było gęste od zapachu krwi, żywicy, spalenizny. Przyprawiało o zawrót głowy. Słyszałam, że Skojatel są okrutni, powiedziała wreszcie królowa, chowając miecz. Ale szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że aż tak. Czarna Rajla, która wyszarpywała właśnie sztylet z pomiędzy żeber elfiego partyzanta, uśmiechnęła się ponuro. To jeszcze nic, pani. Królowa przegrupowała wojska i weszła do Sinej Puszczy. Żołnierze, którzy zwykle umilali sobie marsz wesołą przyśpiewką, szli w milczeniu, rozglądając się czujnie na boki.